Cześć, cześć kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj już mamy czwartek, 15 kwietnia. Pogoda, słuchajcie, taka, że codziennie pada śnieg, zimowa. No ale trudno, to jest rzecz, na którą wpływu nie mamy. Byłam ostatnio w Apszyn. Słuchajcie, zrobiłam sobie w kubku tym moim z Pepko. Akurat mam zieloną herbatkę, tą z tekanem, piję sobie. I byłam ostatnio w Action, bo jak po tym holu z Biedronki pisałyście mi o właśnie o tych kubeczkach, tu Wam pokażę, to jest akurat z Biedronki kubek i pisałyście mi właśnie, że one są też w Action, chyba z dwie osoby mi napisały. Także słuchajcie, mówię, udam się i zobaczę, bo tak jak Wam mówiłam, chciałam też dla męża. Ja wtedy kupiłam Biedronce o ten. On jest taki, wiecie, bez łóżka. Też jest fajny, ale nie ma tego łóżka. Jednak z tym łóżkiem racja, że to jest wygodniejsze. Więc poleciałam, słuchajcie, do Action i słuchajcie, są kubki. Dostałam. Myślałam, że oczywiście nie będzie, ale udało mi się. I zobaczcie, wyhaczyłam dla męża taki kubek w Action również. Powiem Wam, że porównując, to praktycznie one się niczym nie różnią. Nie różnią. Zobaczcie sobie, wysokość, tutaj wygląd taki sam, jedynie co, to po prostu mają, ten jest taki bardziej, wiecie, ma wzór na całości tego słoiczka, a ten po prostu tylko tutaj ma i tutaj, z dwóch tylko stron i mniej tego jest, także tylko praktycznie tym się różnią. Także super, bo mąż też będzie miał i właśnie dla odróżnienia ma w kolorze niebieskim, a ja mam w kolorze różowym. Także dziękuję Wam bardzo, kochani, za to, żeście mi polecili właśnie, żeby sobie lecieć do Action. I jest jeszcze tańszy, słuchajcie, bo on kosztuje 2,80. Nie, przepraszam, 2,49 dałam za ten kubek. 2,49, a w Biedronce 3 zł. Także słuchajcie, super, bo jeszcze jest tańszy i były też różne kolory, był też różowy, był żółty, był miętowy i był właśnie ten niebieski. Także jest dużo tych kubków, naprawdę fajnie, żeście mi dały znać, bardzo się cieszę, także taki zakup z Action. I słuchajcie, byłam też i zakupiłam sobie to, na co dawno, dawno polowałam. Chodzi mi o te lampeczki takie ogrodowe. Ja nawet patrzyłam na kanale ostatnio 10 miesięcy temu, kupiłam, słuchajcie, taką lampkę do ogrodu, no taką między, żeby wiecie, no, na powietrze, gdzieś tam sobie między kamyczkami ułożyć, żeby było fajnie, żeby to ładnie wyglądało i ładnie świeciło. I 10 miesięcy wyszło z tego, że polowałam na tą lampkę, słuchajcie, ale się pojawiły, już straciłam nadzieję, że w ogóle cokolwiek, słuchajcie, będzie, ale jak byłam po te kubki, słuchajcie, mi to najlepiej właśnie jechać po coś przypadkowo i przypadkowo natrafiam. I zobaczcie, kupiłam ja tą lampkę już kiedyś, właśnie 10 miesięcy temu kupiłam. One są fajne. Teraz widziałam, że Biedronce też są takie podobne. Kosztowały chyba za 4 sztuki 40 zł, więc cena po prostu jakby konkurencyjna do tych, bo zaraz Wam powiem cenę tego, ale chodzi o to, że po prostu ja już mam, wiecie, jedno tamte, chciałabym jakieś jednakowe, tamte z Biedronki jednak minimalnie się różniły i jak zajrzałam, wiecie co, do środka opakowania tego z Biedronki, to było po prostu jakieś to w częściach takie, no nie wiem, takie dziwne, a tutaj po prostu wyciągam, w środku jest tylko taka taśma zabezpieczająca, to zrywam i gotowe, nic tam nie skręcam, nie wiem, może tam to z Biedronki po prostu jakieś prosto się to, wiecie, składa czy coś, ale no ja chciałam tą, no bo już mam jedną, jeżeli mam jedną już taką, to chciałam do kompletu resztę, więc zakupiłam i słuchajcie, to jest solar, solar LED, lampa 12 cm, kosztowała 12,95. I ja sobie wzięłam, słuchajcie, tych lampek więcej. Wzięłam 3, 4 dokładnie. O! I myślę, że już mi wystarczy. Powiem Wam, że tamta
którą kupiłam 10 miesięcy temu, ona cały czas świeci, także na razie jest ok, ale powiem Wam, że pani taka za mną stała przy kasie i mówi, niech sobie pani weźmie paragon, bo no jest jakaś tam gwarancja 2 lata na te lampki, a po prostu jej przestały, mówi, świecić, więc więc poradziła mi, żeby ten paragon sobie zachować. Bo ona chyba już nie ma, a po prostu no, przestały świecić. No już się nic nie odzywałam, wiesz, że też kupowałam to mi jedno mi i świeci, no ale wiecie, jak to jest z tymi lampkami, także też fajna rzecz i cenna uwaga, żebyśmy jednak te paragony sobie trzymali. I słuchajcie, tak samo jak i te lampki większe, takie na płasko, kupowałam wtedy również taką oto lampkę. Ona jest nawet, słuchajcie, w tej chwili świeci, bo myśmy tutaj przełączyli, jest taki przełącznik. Ją się tutaj odkręca, tutaj z góry się odkręca i się tutaj wciska, jest taki przełącznik i wtedy Wam to, wiecie, zaczyna świecić. Także po prostu testowali, czy działają, no ale jak widać działają i powiem Wam, że ona jest taka fajna, bo można sobie ją tutaj, jest taki haczyk, wieszaczek, można sobie ją fajnie powiesić. Ja to mam tak przybite, wiecie, do płotu, do deski, do płotu. Także też to jest takie światło, wiecie, delikatne, to nie jest jakieś, nie świeci jakoś mocno, ale to jest taki, wiecie, taki fajny akcent w ogrodzie. No nam się to bardzo po prostu podoba. I ja wtedy też kupowałam razem z tą 10 miesięcy temu. Jedną tą kupiłam, jedną tą, nie wiem jak ja to zrobiłam, zamiast wziąć od razu więcej, no ale wiecie, tam wzięłam po prostu na próbę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no a że mi się później spodobało, później byłam chyba w sklepie tydzień po tygodniu, no niestety nie było, gdzieś to po prostu wykupili, no i aż doczekałam się w końcu, wiecie, drugiego rzutu, tak jakby i zakupiłam, czyli kupiłam tą lampeczkę i słuchajcie, mam taką białą już, dokupiłam jedną białą, dokupiłam jedną różową, bo one są w różnych właśnie kolorach, dokupiłam taką niebieską i dokupiłam zieloną. Czyli zobaczcie, mam takie fajne kolorki i one są, słuchajcie, po 3,99, po 3,99, także takie zakupiłam, wiecie, do ogródeczka, będę sobie wieszać, naprawdę to tak fajnie, delikatnie bardzo wygląda. Także kochani, tak mówię, no, jestem bardzo zadowolona z tych kubeczków. Mam ten, ale ten nie wiem, ten chyba oddam, bo on mi się chyba nie przyda. Jednak te są takie fajniejsze, praktyczniejsze, także myślę, że sobie, że sobie polecę i oddam. No, także takie wszystko, takie mini małe zakupki z Actiona. I teraz postaram się, słuchajcie, bo mam zaległe mierzymy dla Was, chcieliście zobaczyć dwie koszulki, które ostatnio zakupiłam w Pepco na mnie, jak wyglądają, czyli też będzie takie mini mierzymy, to już puszczę po prostu Wam razem w jednym filmiku. Także kochani, zapraszam teraz na mierzymy i jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, jeszcze tego nie robi, to bardzo proszę o subskrypcję, jeżeli filmik Ci się podoba, również o łapkę w górę. Także zaraz będę mierzyć dla Was, oglądajcie dalej, no i nie wiem, czy będę jeszcze tam zakończyła filmik, jak będę mierzyła, czy Wam po prostu tylko wstawię, jak to wygląda. W każdym bądź razie już teraz chcę się z Wami pożegnać i podziękować za oglądanie, za to, że jesteście. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, kochani, pa, pa. I kochani, chcieliście zobaczyć, jak wygląda na mnie ta koszulka z ważką, z Pepco, także tak ona się prezentuje. Ja akurat mam, teraz widzicie, do tych moich dresów z kardiobany, też kupionych wcześniej w Pepco. Myślę, że to właśnie będzie idealna koszulka do właśnie do tych dresów, no bo bluzę mam, a takiej koszulki nie miałam, a ona jest też w tym, powiedzmy, stylu. Nie wiem jedynie, czy się nie różni po prostu kolor tego czarnego, tak? Ten jest, wydaje mi się, jakiś jaśniejszy, chociaż nie, minimalnie są jaśniejsze, tutaj jest bardziej czarne, ale wiecie, jak to z czarnym, wypierzemy parę razy i on i tak po prostu wyblaknie. Także tak się prezentuje ta koszulka. Ja wzięłam akurat sobie rozmiar L, ale są rozmiarki różne, także
do koloru, do wyboru. I teraz Wam pokażę tą drugą bluzeczkę z pepką. O, i tak wygląda ta koszulka w kwiatuszki. Także tak się prezentuje. Założyłam Wam do jeansów, żeby już nie do tych dresów, bo do dresów kompletnie nie pasuje. Ale myślę, że akurat do tych jeansów fajnie to wygląda. Także tak ona się prezentuje. Dobrze się w niej czuję. Nawet mi, wiecie, ta gumeczka tutaj nie przeszkadza. Jest właśnie fajnie, bo jest taka dłuższa, wiecie, za brzuszek. Także wydaje mi się, że bardzo fajna, takie, wiecie, coś innego na tą wiosnę. Troszeczkę te kolorki takie jaśniejsze, a nie tak cały czas na czarno. Także takie, tak ona wygląda na mnie. I tak mówię, dobrze się czuję, jest fajny materiał, także to Wam polecam. No nie wiem, jak w dalszym użytkowaniu będzie, tak po praniu i tak dalej, no ale na razie mi się bardzo podoba.